Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie opłaca mi się wiele rzeczy. Bo gdzieś tam z tyłu głowy wyrywa się pytanie, co ja z tego będę miał. Nie opłaca mi się z punktu ekonomicznego, gospodarczego, materialnego, a może i nawet z takiego czysto ludzkiego względu. Ale jestem przekonany, że z perspektywy Bożej ekonomii każde moje nieopłacalne zajęcie względem drugiego człowieka, za które nawet nie usłyszę prostego dziękuję, będzie największą inwestycją w moją wieczność. Patrząc na życie i przypominając sobie, że jest ono darem dla mnie, to ja nie mogę zatrzymać go dla siebie. Zostało mi dane jak talent, którego udzielił gospodarz swoim pracownikom, żeby go pomnożyli, a nie zakopali i narazili na zniszczenie. To, co nas otacza, to czysty egoizm. A pomimo takich negatywnych przykładów z codziennego życia, Jezus daje nam jasne wskazówki, jak postępować w relacjach z drugim człowiekiem. Jezus pragnie nas zachęcić, abyśmy czyniąc dobro wobec bliźnich, mieli przed oczami perspektywę wdzięczności, ale nie tej ludzkiej, tylko boskiej. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ten dzień sądu będzie dniem wypłaty, bo wtedy usłyszymy od Chrystusa wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Nasza miłość do tych, którzy siedzą przy naszym stole, powinna być nieuwarunkowana czymkolwiek, co zakrywa prawdę o nas wszystkich, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga Wszechmogącego. Bardzo często zapominamy o tym. Oszukujemy przez to innych, ale także samych siebie. Pytanie, co ja z tego będę miał, może zadać dziecko, które jeszcze wszystkiego nie rozumie. Jeżeli jednak zadaje dojrzały chrześcijanin, to oznacza, że jeszcze wiele musi w sobie przepracować. Jak wiele jeszcze musi zgłębić się w Słowo Boże, by poznać dokładne wytyczne Boga. Czyżby w Księdze Tobiasza czytamy, z tego co masz według twojej zasobności, dawaj jałmużnę. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie wyzbranie się dawać jałmużny nawet z małego. Uboga wdowa do skarbony świątynnej wrzuciła 2 grosiki, ale to było wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Czy jej się to opłacało? Absolutnie nie. Ale ona miała inne konto założone na rachunku tam, gdzie składała ufność i wiarę, która procentowała. Jeśli więc chcesz żyć według zasady oko za oko, kolacja za kolację, pożyczka za pożyczkę, wdzięczność za wdzięczność, to nie zrealizujesz słów Ewangelii, gdy ktoś cię prosi o suknię, oddaj jej płaszcz. Gdy ktoś prosi cię, byś szedł z nim 1000 kroków, idź 2000. Jak wczorajszy Zacheusz. Masz dużo, ale oddajesz biednym skrzywdzonym o wiele więcej, a z zyskiem będzie zbawienie. Pan pomaga nam zrozumieć, że jeśli ofiarujemy siebie hojnie, bez oczekiwania czegoś w zamian, Bóg szczodrze nam to wynagrodzi i uczyni nas umiłowanymi dziećmi. Chrześcijanin porusza się w świecie jak zwyczajny człowiek, ale głównym motywem jego zachowań wobec innych ludzi nie może być ani pycha, ani liczenie na otrzymanie nagrody od ludzi. Winien przede wszystkim szukać Bożej chwały, nie licząc na inną zapłatę, jak tylko tą z nieba.